Skąd się biorą sny? Skąd się biorą sny? Spytała Basia. Wychodzą spod łóżka, powiedział z przekonaniem Janek. Basia zajrzała pod jego łóżko. Znalazła tam dużo skarpetek, konia z plastiku, piłkę, ogryzek i brudną miseczkę. Snów jednak żadnych nie znalazła. Pobiegła do taty. Leżał na sofie w salonie i drzemał nad otwartą książką. – Skąd się biorą sny? – spytała go Basia. – O, pf! – tata poderwał głowę z oparcia. – Sny? – Sny są tajemnicze. – Nie wiadomo, skąd przychodzą, Basiu. – Kiedy byłem mały, dziadek Henryk mówił mi, że sny przyfruwają nocą na sennych chmurkach. Basia wyjrzała przez okno. Białe obłoczki snuły się po wieczornym niebie, lekko ozłocone chylącym się ku zachodowi słońcem. Przypominały lody waniliowe polane miodem. Wyglądały na takie, które mogłyby przywozić dobre sny. W starożytnej Grecji wierzono, że sny są wiadomościami przekazywanymi ludziom przez bogów, ciągnął tata. Niektórzy twierdzą, że sny pokazują nasze ukryte pragnienia i biorą się z tego, co przeżyliśmy w dzieciństwie. Basia odwróciła się od okna. Może właśnie dlatego często śnią mi się psy, pomyślała. Tak bardzo chciała mieć psa. Tak naprawdę jednak, powiedział tata, sny biorą się z mózgu. A jak do niego wchodzą? Spytała Basia. Mózg sam je wytwarza, z tego, co zobaczyliśmy lub przeżyliśmy. Nie wiadomo jednak do końca, jak to działa. Bo bywa tak, że śnimy o czymś, co przydarzyło się naszym dziadkom, albo widzimy miejsca nigdy przez nas nieodwiedzane. Mózg ludzki jest fascynujący. Pochodzą z niego sny, marzenia i pomysły. Wciąż nie poznaliśmy go do końca i cały czas nas czymś zaskakuje. Właśnie. Tata poprawił poduszkę. Może masz ochotę zdrzemnąć się ze mną? Kto wie, czym nas zaskoczą nasze mózgi we śnie. Książka Basia, Wielka Księga Pytań znajduje się w zbiorach naszej Jaktorowskiej Biblioteki. Serdecznie zapraszam po nią już wtedy, kiedy będzie to możliwe.